Historia Wojska Polskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesienią 1930 roku inżynier Stanisław Praus przystąpił na zlecenie Ministerstwa Komunikacji do opracowania dla przedsiębiorstwa lot szybkiego, całkowicie metalowego samolotu zdolnego do przewiezienia sześciu pasażerów. Tak powstał projekt samolotu PZL-13 i tak oto zaczyna się historia samolotu PZL-23KŚ. W pierwszym odcinku skupiłem się nad tym, jakim był samolotem. Dziś chciałbym opowiedzieć o tym, w jaki sposób był wykorzystywany w polskim, nie tylko w polskim lotnictwie. Serdecznie zapraszam. Proszę o subskrybowanie mojego kanału, lajkowanie i komentowanie filmu. W 1936 roku Karasim zainteresowały się Rumunia, Bułgaria i Turcja, których to wyroby naszego przemysłu lotniczego coraz częściej przykuwały uwagę, ale także Szwecja. W wyniku tego powstała koncepcja wersji eksportowej Karasia wyposażonej we francuskie silniki typu Numrun. Zmiana silników wynikała z faktu, iż nasza umowa licencyjna z wytwórnią Bristol nie przewidywała eksportu silników wytworzonych w polskich fabrykach. Już w 1936 roku, pod kierunkiem inżyniera Henryka Malinowskiego, została opracowana dokumentacja zmodernizowanej wersji Karasia z silnikiem Numrun 14 o układzie podwójnej gwiazdy i mocy 930 koni mechanicznych, która służyła również do napędu myśliwców typu PZL-24. Większa masa silnika zmusiła do przedłużenia kadłuba o 27 cm, co uczyniono przedłużając jego część środkową za kabiną pilota. Wzmocniono również uzbrojenie, dodając drugi karabin maszynowy pilota. Bułgaria zamówiła 12 sztuk tego samolotu z terminem dostawy od grudnia 1936 roku do lutego 1937 roku. Nie budując prototypu, zakłady przystąpiły do realizacji zamówienia. Pierwszy samolot z powodu opóźnień w dostawach francuskich silników został oblatany dopiero w lutym 1937 roku. Przed odbiorem samoloty były oblatywane w Polsce przez pilotów polskich i bułgarskich. Następnie były rozkładane na części i koleją przez Jugosławię transportowane do Sowie. Tam były montowane przez ekipę z polskich zakładów lotniczych i oblatywane przez polskiego pilota i dopiero wówczas przekazywane stronie bułgarskiej. W Bułgarii samoloty te uzyskały na tyle dobrą opinię, że postanowiono w marcu 1938 roku zamówić dodatkowe 42 sztuki. 36 samolotów z tego zamówienia zrealizowano do wybuchu wojny. Pozostałe 6 czekało na spakowanie w skrzynie, załadowanie na wagony i na wysyłkę. Złożenie zamówienia przez Bułgarię sprawiło, że Rumuni stracili zainteresowanie ofertą. Wynikało to z faktu, iż Rumuni traktowali Bułgarię jako państwo potencjalnie wrogie. Co więcej, należy mieć na uwadze, że Bułgaria na mocy traktatów kończących pierwszą wojnę światową nie mogła posiadać lotnictwa bojowego. Transakcja nie wywołała jednak żadnych reperkusji międzynarodowych. Nie doszło również do finalizacji umów z Turcją i Szwecją, a sami Bułgarzy używali bojowo Karasi aż do 1944 roku. Zgodnie z przyjmowanymi w Polskiej Armii założeniami, lotnictwo taktyczne każdej z planowanych siedmiu armii polowych miało składać się z Dywizjonu Lotnictwa Myśliwskiego, dwóch eskadr towarzyszących i właśnie jednej eskady rozpoznawczej. Służona z 10 samolotów eskadra rozpoznawcza miała za zadanie prowadzenie rozpoznania dalekiego na korzyść dowódcy armii. I tutaj zakładano, że każdej doby prowadzenia działań bojowych zostaną wykonane średnio 4 loty na rozpoznanie, w tym trzydzienne i jeden nocny. Dodatkowo do zadań tej eskadry, zgodnie z przyjętymi założeniami, należało ewentualnie prowadzenie bliskiego bombardowania wojsk nieprzyjaciela. Zakładano, że średnio na dobę zostanie przeprowadzona jedna wyprawa bombowa siłami trzy-samolotowego kluta, czyli przyznacie sami, siłami bardzo skromnymi. Jaki wpływ na przebieg działań bojowych mogła mieć interwencja na polu walki klucza złożonego z trzech samolotów? Cóż on mógł uczynić? Niewiele. Obezwładnić jeden dywizjon artylerii, rozproszyć jeden batalion piechoty. Nic więcej. Dodam, że najsłabsza niemiecka armia podczas wojny obronnej Polski w 1939 roku, czyli Ósma Armia, miała około 40 batalionów piechoty i 20 dywizjonów artylerii. dłudce armii dysponował więc dość mizernymi możliwościami. Natomiast w rękach naczelnego wodza było lotnictwo dyspozycyjne, które miało być użyte w najbardziej zagrożonych kierunkach. Zgodnie z planami zatwierdzonymi przez Komitet ds. Uzbrojenia i Sprzętu w 1937 roku, nasze lotnictwo liniowe w końcu 1941 roku miało dysponować łącznie 14 eskadrami, czyli po odliczeniu 7 eskadr dla poszczególnych armii pozostawało również 7 eskadr do dyspozycji naczelnego dowódcy. W marcu 1939 roku plan ten został zrewidowany. I założono, że będziemy dysponowali łącznie aż 20 takimi eskadrami, w tym 8 w lotnictwie współpracy z poszczególnymi armiami i 12 eskadr lekkich bombowców w lotnictwie dyspozycyjnym. Z tym, że w lotnictwie dyspozycyjnym miały przede wszystkim znaleźć się zakupione wówczas lekkie bombowce brytyjskie typu Ferry Battle. Użycie polskiego lotnictwa w czasie wojny obronnej było determinowane wydanymi w lipcu 1939 roku przez Sztab Lotniczy przy Sztabie Głównym ogólnymi wytycznymi użycia lotnictwa. W dokumencie tym przede wszystkim zalecono oszczędne użycie lotnictwa z uwagi na szczupłość sił i ograniczone możliwości uzupełnienia sprzętu. Głównym zadaniem postawionym przed samolotami liniowymi lotnictwa współpracy z armiami, było prowadzenie rozpoznania. Głębokość rozpoznania ograniczono na wielkość dziennego przemarszu jednostki zmotoryzowanej, czyli maksymalnie 100 km. Odstąpiono zaś od rozpoznania transportów kolejowych. Jednocześnie dopuszczono w koniecznych sytuacjach możliwość atakowania celów na ziemi. Natomiast głównym zadaniem samolotów liniowych lotnictwa dyspozycyjnego naczelnego dowódcy miało być działania interwencyjne na polu bitwy, na linii frontu i jego bliskich tyłach na siły żywe, nieprzyjaciela, zwalczanie lotnictwa, nieprzyjaciela na jego lotniskach oraz zwalczanie transportów kolejowych i samochodowych. W Jesienią 1935 roku państwowe zakłady lotnicze otrzymały zamówienie na 240 samolotów karaś, a ze środków budżetowych roku 37 łamane na 1938, zakupiono 10 dodatkowych sztuk. Łącznie wyprodukowano wraz z prototypami dla polskiego lotnictwa 253 tego typu maszyny, z czego wartość bojową posiadały samoloty w wersji B, a wersję A użyto tylko do szkolenia. Cena płatowca wynosiła około 120 tysięcy zł, silnika 80 tysięcy, trzech karabinów maszynowych łącznie 15 tysięcy, radiostacja 10 tysięcy, a inne wyposażenie 5 tysięcy zł. Razem 230 tysięcy zł. Jednak należy mieć na uwadze, że żywotność ówczesnych płatowców obliczano na około 1000 godzin lotu, a silników na około 500 godzin lotu, więc zamawiano dodatkowe silniki, około 50% więcej. Dla porównania podam, że cena dwusilnikowego Łosia wynosiła 412 tysięcy zł. Użytkowanie samolotów w jednostkach bojowych pociągało za sobą straty, i tak w maju 1939 roku lotnictwo dysponowało już tylko 195 samolotami wersji B. Odnosząc się do liczby zamówionych samolotów, należy mieć na uwadze, że wówczas na podstawie doświadczeń wyniesionych z konfliktów militarnych kalkulowano, że średnie zużycie sprzętu w trakcie działań bojowych w przeciągu miesiąca wyniesie 60% stanu wyjściowego. Z tego 35% to będą straty bezpowrotne, a 25% poważne uszkodzenia wymagające naprawy warsztatach. Przewidywano zatem, że co trzy miesiące koniecznym będzie pełna stuprocentowa wymiana sprzętu w eskadrach. Kalkulacje te jednak nie uwzględniały możliwego zniszczenia sprzętu na lotniskach na skutek bombardowania przez lotnictwo nieprzyjaciela. Kalkulując rezerwę należało mieć też na uwadze straty sprzętu powstające w jego pokojowej eksploatacji, wynoszące rocznie około 5% stanu jednostek. W tym czasie dysponowaliśmy 17 eskadrami liniowymi, a zgodnie z zatwierdzonym w 1937 roku planem Komitetu ds. Uzbrojenia i Sprzętu, Polskie Lotnictwo Wojskowe w roku 1942 powinno posiadać 14 eskadr po 10 samolotów i 100% rezerwy sprzętowej. Oznaczało to, że polskie władze wojskowe powinny zamówić nie mniej niż 280 samolotów liniowych karaś. Zgodnie z przedstawionymi kalkulacjami, te 210 Wyprodukowanych karasi w wersji B powinno starczyć na nie więcej niż 10 Eskadr. Pewnym usprawiedliwieniem może być fakt, iż na przełomie 37-38 roku podjęto prace nad następcą karasia z samolotem PZL-46 SUM, a w marcu 1939 roku zamówiono 300 sztuk sumów. Zbyt mała liczba zamówionych karasi i niedostępność nowoczesnych samolotów sprawiły, że w obliczu zbliżającej się wojny konieczne było rozformowanie aż pięciu eskad liniowych. I do wojny polskie lotnictwo wojskowe przystąpiło, mając 12 eskad liniowych wyposażonych w Karaś. Nawiasem mówiąc, biorąc pod uwagę zdolności całego naszego przemysłu lotniczego, który pod koniec lat 30., mógł wyprodukować do 850 samolotów rocznie, a na początku lat 40., miało to być 1200 samolotów rocznie, i uwzględniając przedstawioną już przeze mnie kalkulację strat sprzętu, opierając się wyłącznie na produkcji krajowej, nasze siły powietrzne w trakcie wojny mogły składać się maksymalnie z 200, a później z 300 samolotów. Co przy siłach lotniczych naszych dwóch agresywnych i potężnych sąsiadów wydaje się liczbą śmiesznie mało. To doskonale pokazuje, jak w przypadku wojny byliśmy zdani na pomoc sojuszników. Dodatkowo należy pamiętać, że cały nasz przemysł lotniczy znajdował się w zasięgu radzieckiego czy niemieckiego lotnictwa bombowego, co mogło przekreślać możliwość produkowania jakichkolwiek własnych samolotów w czasie wojny, a dodatkowo pokazuje, jak ważne było posiadanie niezbędnej rezerwy sprzętu. Ponadto, jak pokazała wojna obronna w 1939 roku, przedwojne kalkulacje strat sprzętu lotniczego przy starciu z potężną niemiecką machiną nie miały się do rzeczywistości. Po wprowadzeniu Karasi do służby, opinie o nim były bardzo zróżnicowane. Początkowo piloci odnosili się do nich z dużą rezerwą. Był to bowiem sprzęt zasadniczo różniący się od dotychczas używanych Potezów 25 i Bregie 19. Karasi niósł za sobą szereg innowacji: silnik dużej mocy, mechanizacja płata, zakryta kabina pilota, duża prędkość startu i lądowania, hamulce kół, różnice w technice pilotażu. Tego nie było w dotychczasowych samolotach, a to wymagało zmiany nawyków u pilotów. Inaczej do tego samolotu podchodziły roczniki lotników wyszkolonych już po 1936 roku. One w pełni akceptowały samolot. Wprowadzenie Karasi w dość istotny sposób wzmocniło potencjał naszego lotnictwa rozpoznawczo-bombowego. Dotychczas stosowane samoloty POTE i BRG miały bowiem zasięg zaledwie po 600 km, przynosiły ładunek bomb po 400 kg i osiągały prędkość maksymalną po około 200 km na godzinę. Jak już mówiłem, przed przeddzień wybuchu wojny mieliśmy około 190 karasi, zaś nasze lotnictwo operacyjne miało 12 eskad karasi po 10 samolotów, a więc mieliśmy w naprawach i rezerwie 70 samolotów. Niestety, o ile nasze lotnictwo operacyjne manewrem na lotniska polowe tuż przed wybuchem wojny uchyliło się przed ciosem ze strony Ludwafę, to niemieckie boby zdemolowały nasze stałe bazy lotnicze, mocno ograniczając tym samym zarówno możliwości w zakresie wsparcia technicznego i logistycznego, a także niszcząc zapasowe maszyny. W toku działań bojowych do Eskad trafiło jako uzupełnienie sprzętu zaledwie 10 karasi, tym dwa typu PZL-43 zrealizowanego wówczas zamówienie dla Bułgarii. Może tutaj dziwić brak przezorności naszych władz? Wojskowych, aby zabezpieczyć w właściwy sposób rezerwę sprzętu dla naszego lotnictwa. Jeżeli komuś się wydaje, że brak dostatecznej rezerwy sprzętu lotniczego świadczy o nieodpowiedzialności naszych władz wojskowych II Rzeczpospolitej, to proszę mieć na uwadze, że dziś kupując czołgi Abrams samoloty F35 czy FA50, czy też inny sprzęt wojskowy, nie zaplanowano żadnej rezerwy sprzętu, żadnej. Nawet minimalnej rezerwy remontowej. A jak ważnym jest posiadanie rezerw sprzętu, świadczy dobitnie przykład wojny na Ukrainie. W toku mobilizacji alarmowej za 23 sierpnia 1939 roku 7 eskadr Karasi nazwano rozpoznawczymi i przydzielono do lotnictwa poszczególnych armii, a 5 eskadr nazwano bombowymi i przydzielono do brygady bombowej. Kerasie ze znajdującej się w dyspozycji naczelnego dowództwa brygady bombowej wykonały w trakcie wojny 186 lotów bojowych, zrzucając łącznie 64 tony bomb. Natomiast kerasie 7 eskadr armijnych wykonały 258 lotów bojowych rozpoznawczych oraz 12 lotów bojowych w wyprawach bombowych, w których zrzucono łącznie 25 ton bomb. Eskady armijne, wykonując loty rozpoznawcze, wydatnie wspomagały dowództwa meldunkami o ruchach wojsk nieprzyjaciela. Zadania te realizowane były pojedynczo, bez osłony własnych myśliwców, często na terytorium Niemiec. Wymagało to wielkiego wysiłku i hartu ducha. Ataki bombowe przeprowadzono przede wszystkim przeciwko niemieckim kolumnom pancernomotorowym, osłanianym przez nieprzyjacielską artylerię przeciwlotniczą i często nieprzyjacielskie myśliwce, a bez osłony własnych myśliwców. Ataki te wykonywane często niewielkimi siłami, pojedynczymi kluczami czy eskadrami, rozproszone w czasie i przestrzeni były mało skuteczne. Dodatkowo nasze lotnictwo, o czym już mówiłem, miało na wyposażeniu przede wszystkim bomby burzące, projektowane do atakowania magazynów, lotnisk czy mostów, a nie czołgów. Karaś nie dysponowało też silnym uzbrojeniem strzeleckim, a więc ataki z lotu koszącego przeciwko sile żywej i celom nieopancerzonym nie mogły być szczególnie skuteczne. Dodatkowo samolot nie był opancerzony. Loty na pułapie poniżej jednego kilometra były dla niego śmiertelnie niebezpieczne. Wszystkie te twierdzenia, że Brygada Bombowa zastopowała w dniach 2 i 5 września marsz niemieckiego XVI Korpusu Pancernego, należy włożyć więc między bajki. Ataki musiały hamować marsz pojedynczych kolumn, rozpraszać je i zmuszać do zjazdów w pole, ale ich skuteczność była minimalna. Ani razu nie przeprowadzono zmasowanego ataku całością sił brygady. Szczypano raczej przeciwnika pojedynczymi kluczami, eskadrami czy maksymalnie dywizjonem. Zdecydowanie skuteczniejsze byłoby atakowanie stacji zaopatrzenia w paliwo-amunicję, miejsca koncentracji i wyjściowych jednostek Wehrmachtu, a także lotnisk. W toku działań utracono 112 samolotów, czyli 90% stanu wyjściowego. Żaden inny samolot nie poniósł tak dużych strat. Aż 7 samolotów zniszczyła własna obrona przeciwlotnicza, lotnictwo myśliwskie. 23 samoloty utracono na lotniskach podczas startów i lądowań. 56 samolotów utracono podczas lotów bojowych, głównie ze skadr bombowych. Pozostałe 26 maszyn to samoloty uszkodzone, które z powodu braku możliwości ewakuacji zostały zniszczone. Tak duże straty wynikały z faktu, iż wykonywały samoloty te zadania, do których nie zostały przystosowane. Zadania, które narzucono eskadrom bombowym, były właściwe dla szybkich bombowców nurkujących lub opancerzonych samolotów szturmowych. Karaż został natomiast zaprojektowany do bombardowania celów powierzchniowych w locie poziomym, na średnim pułapie operacyjnym. Do Rumunii ewakuowano 20 Karazi, z tego jeden rozbił się podczas lądowania na rumuńskim lotnisku. Rumunii włączyli je w skład własnego lotnictwa wojskowego. Użyli ich bojowo podczas wojny ze Związkiem Sowieckim. Wykorzystywano je w 1941 roku nad Dniestrem i pod Dodessą, a w końcu 1942 roku były wykorzystywane pod Stalingradem. Straty na froncie wyniosły zaledwie cztery maszyny. Ale w 1943 roku samoloty te były już mocno wyeksploatowane i brakowało do nich części zamiennych. Dlatego też wycofano je do drugiej linii. Kilka przetrwało wojnę i zostało zezłomowanych już po ich zakończeniu. I tu kończy się opowieść o Karasiu. Bardzo dziękuję, jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, lajkowania i komentowania filmu.